Siema, z tej strony Żółty, a to jest ostatnia bitwa roku 2018, jaka będzie na tym kanale. No taki cykl, można powiedzieć, na moim kanale, który jest już od chyba 2016 czy tam 15 roku. Rok temu graliśmy sobie Godzillą, jeszcze poprzedni rok chyba, z tego co pamiętam, TVP-kiem. No i tak w ogóle tak pomalowałem go sobie fajno. No i pomyślałem, że trzeba ten rok skończyć przytupem. No i dlatego postanowiłem wziąć sobie typa 5 Heavy, czyli bardzo OP zabaweczkę, jeżeli rzuci, no oczywiście na dobrą mapę, chociażby na przykład, no i bez artylerii i bez czołgów, które strzelają golda. Nie, w sumie ten czołg nie jest OP. Nie ma co, lecimy do bitwy. Słuchajcie, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za ten rok. Całe podsumowanie całego roku 2018 pod względem YouTube'a, WOTA, znaczy WOTA trochę mniej, ale jednak jak i samego mojego życia prywatnego, to macie link w opisie, bo był livestream, tam lekko ponad godzinkę trwa, na którym właśnie wypowiadałem się na temat, jak to wyglądało u mnie względem właśnie roku 2018, więc nie będę się tutaj rozczulać, po prostu jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na ten rok właśnie 2018, to zobaczcie sobie, link macie w opisie, a my lecimy w bitwie, znaczy w bitwie, do bitwy. No i jak widzimy, co my tutaj mamy, co to Lakeville jest, no nie powiedziałbym, że jakoś super mega, no ale typ 5 Heavy, Mausik naprzeciwko. Muszę wam powiedzieć, że żadnych modułów na typie 5 Heavy nie mam, tak więc nie dziwcie się, jeżeli, no nie wiem, od artylerii wyrwę za milion chociażby na przykład i widzę, że będę musiał trochę ściszyć dźwięk, żebyście cokolwiek mnie słyszeli dobrze. Mam nadzieję, że rok 2018 będzie jeszcze lepszy, naprawdę, bo do pewnego momentu, jak już wcześniej wspominałem, w tym całym rozstrzygnięciu 2018, rok 2018 do pewnego momentu prywatnie dla mnie był strasznie ciulowy, a od pewnego momentu stał się moim ulubionym rokiem, ale to jeżeli chcecie wiedzieć, o co dokładnie chodzi, to tam zobaczcie. Oczywiście wam życzę również, żeby 2019 był jeszcze lepszy dla was, jeżeli był zły, żeby był fajniejszy, jeżeli był nudny, żeby był ciekawszy oczywiście. No i jeżeli nie spełniły wam się żadne marzenia jakieś w 2018, to żeby w 2019 spełniły wam się wręcz dwukrotnie i żeby było po prostu fajno. No to taki luźny materiał, słuchajcie, nie ma tu nic do gadania o WOTie w ogóle, to jest tylko bitewka, żebyście oglądali, bo wiem, że WOTa lubicie na moim kanale, w końcu no kanał jest poświęcony WOTowi, więc nie ma się co dziwić. Za 457 trafiłem typa 5 Heavy i chyba się świecę, nie, na szczęście nie, typ 5 Heavy ma świetny kamuflaż. Nie wiem w ogóle, co ten koleś robi, ma stokową lufkę, widzę, on nawet nie ma haubicy, Jezus Maria, współczuję mu cholernie, ale i tak go trafię, bo to jest wojna, tu trzeba poświęcać ludzi, wrogów znaczy się, no i super. Tak więc tak, słuchajcie, 2019, jeżeli chodzi o YouTube'a, tak pokrótce wam powiem, że na pewno będą super filmy, na moim kanale oczywiście. W sekrecie mogę wam powiedzieć, że najgorsza gra o czołgach V4 na pewno powstanie. Czemu typ 4 Heavy tam teraz jest? Tam był piąty, teraz jest czwarty. O co tu chodzi w tej bitwie? Nie rozumiem w ogóle. 545, no teraz lepiej wyszło. Z samego golda strzelam. Tu mamy golda za 1400 punktów HP, jeżeli przebijemy. I generalnie, właśnie tak w tajemnicy wam mogę powiedzieć, że najgorsza gra o czołgach V4 właśnie powstanie w 2019 roku. Nie powiem wam, kiedy to będzie dokładnie, to znaczy czy w styczniu, czy w lutym, znaczy wątpię, że nawet w lutym by powstało, ale będzie w 2019 roku. Możliwe, że nawet śmieszek czołgisty się pojawi, ale to tylko zależy od tego, ile dostanę od was powtórek. Oczywiście mail, na który macie wysyłać powtórki do śmieszka, czy macie, jeżeli macie jaką fajną, śmieszną powtórkę, to wysyłajcie na mail, który jest podany w opisie. Nie rozumiem w ogóle, co się w tej bitwie dzieje, nie? 700, kurde, mogłem chwilę poczekać, by dostał za full HP może i nawet. Na pewno top 5 również będą filmy z serii top 5, o to się nie bójcie, mój messenger się odezwał w tym momencie. Top 5 będzie, nie bójcie się o to. Ale również myślę, że seria Szybkie Fakty, chociażby na 2-3 odcinki rzeczywiście powróci. Ale również seria, dwie serie, na którą cholernie mocno czekacie, bo piszecie ciągle mi o tym w komentarzach, czyli Kontrowersyjnie oraz Co Sądzę O, również się pojawią. Kontrowersyjnie miało się już pojawić w tym roku, jeszcze znaczy się w 2018, w grudniu na 24, ale niestety nie wyrobiłem się z czasem. Niestety miałem jeszcze format komputera, przez co już w ogóle kompletnie straciłem swój cały scenariusz. Tak więc będę musiał go od nowa napisać. Czołg, który się pojawi w tej serii, jest cholernie memiczny.
jest jedną taką wielką ikoną World of Tanks, więc możecie coś przeczuwać, co to jest za czołg. I chyba jeżeli chodzi o te filmy na YouTubie, to tyle, co mam zamiar robić. Oczywiście będą też sporadycznie inne filmy. Mam zamiar chociażby nagrać serię, ale to bardziej na live streamie, z gierki mojej ulubionej Life is Strange, lecz z drugiej części, czyli Before the Storm. Jak to po angielsku, ładnie gadam. Dobra, czy ten Batchat? Ja może poczekam na niego. Bo jednak nie chcę zdupić żadnej bitewki. Oooo! Ten rok będzie huczny! Ten rok będzie huczny! Oj, będzie! Będzie! Będzie huczny. Na tarana z mausem może nie będę jechać, ale... Ale mu tak przyfanzolę, że koleś się posra, tyle wam powiem. Koleś się po prostu posra, chyba że tego obiekta... A, to już nie chcę. W silnik! A, myślałem, że się znowu podpali. A czyli znowu, myślałem, że jeszcze raz się podpali, no ale nie. Maus kontra... Serio? Maus kontra typ 5 Heavy, no to by było dobre starcie. I mi się wydaje, że jednak Mausik jest trochę lepszy, bo więcej odbija. No a poza tym widzicie, on ma zwykłe działo, zadaje tam po 500 uszkodzeń. Ja nie zawsze tyle zadaję, ponieważ no Maus może mieć chociażby dużą osłonę i zadaje mu 446 uszkodzeń, a nie 500, tak jak on mi. Ale dobrze, tu już te 95 okrąża go, więc spoko. Te 95 okrąża czołg, to jest to, tak. No i piękna bitewka. Nie ma nic się więcej rozczulać nad tym. To ma być ostatnia bitwa na kanale i ostatni taki film w roku 2018. Zwycięstwo. 4700 damage, ej, to nie jest wcale taka zła bitwa, jest cholernie przegadana, nic w ogóle na jej temat nie gadałem, podobała mi się. A bałem się troszeczkę, czy będzie przegrana bitwa i czy by ją na przykład wstawić. Ale teraz, skoro już jest wygrana, to na pewno ją wstawię. Pudełek nie ma co już otwierać. Tak samo właśnie filmy z serii Zawinkla również się będą pojawiać. Myślę, że jakieś nowe serie na kanale z World of Tanks również będą się pojawiać. Co dokładnie, oczywiście wam nie będę mówić, nie chcę wam niczego spoilerować. Ponieważ, no po co wam mam cokolwiek spoilerować, tak? Live streamy również będą, słuchajcie, trochę mniej aniżeli w roku 2018, ponieważ no już nie mam chociażby tyle czasu co kiedyś, pracuję, mam dziewczynę, tak? To jest chyba najważniejsze dwie takie rzeczy. Ludzie z live streamów oczywiście o tym wiedzą, ale nie każdy, kto ogląda moje filmy a live streamów, o tym nie wie, tak więc przez to najczęściej jestem zajęty, może nie zarobiony, zarobiony mogę być pracą, ale wiecie jak to jest, trzeba trochę pomyśleć o przyszłości, aniżeli o samym wocie. Mniejsza, naprawdę dziękuję wam za ten rok, że jesteście po prostu tutaj ze mną, że lajkujecie, komentujecie, nawet hejterom dziękuję, bo po części hejterom też muszę tutaj podziękować w tym filmie za to, że jednak same unlajki, jakieś tam komentarze, to bardziej wybija mój film, więc nawet teraz, w tych może nie świętach, no bo święta już minęły, ale w tym Sylwestrze, dziękuję nawet hejterom swoim, którzy hejtują te filmy, dzięki czemu film jest jeszcze lepiej pozycjonowany na YouTubie, przez co mam takie cholernie duże zasięgi przy mojej liczbie subskrypcji. Naprawdę również wam dziękuję, ale również chciałbym tutaj serdecznie podziękować wszystkim YouTuberom, z którymi oczywiście mam jakiś tam kontakt, czyli na przykład z panem Dolarem, którym niejednokrotnie graliśmy na live'ach, Kabumem, Pociskiem, z Witness, no nie wiem, z Mikutem na pewno również dziękuję bardzo serdecznie, że w 2018 wystąpiliśmy razem na moim livestreamie, z tego co pamiętam. No i również wam wszystkim youtuberom życzę, aby suby oraz zasięgi rosły wam w górę oraz w górę. I to chyba tyle. Nie ma co więcej przedłużać tego filmu. Naprawdę dzięki za ten rok. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście lajka. No i to tyle. Widzimy się w roku 2019 w tym samym gronie, albo mam nadzieję, że i większym. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć! No i jeszcze oczywiście chciałbym podziękować niektórym osobom, bo wyleciałoby mi z głowy kompletnie, to już mi się do WOTA nie chciało wchodzić, macie tutaj scenę z live streamu, tu czat, tu wszystko i tak dalej, ale mniejsza, słuchajcie, że dobijemy do 10 minut, będzie więcej pieniążków. Ale wracając do tematu, jeszcze oczywiście chciałem podziękować grupie moderatorskiej, czyli na pewno Nightersowi, Chińczykowi, Dawidowi oraz Neksiowi, jak i Naci. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że moderujecie wszystkie oczywiście live streamy, że nie ma tyle przekleństw i tak dalej, wiecie, bardzo serdecznie też wam oczywiście za to dziękuję, jak i wszystkim donatorom, tam na dole widzicie wszystkich donatorów i w tym wszystkim ludziom, przede wszystkim nawet Nightersowi, wszystkim w ogóle, którzy mi dali cokolwiek do WOTA, bałaganowi również, bo skrzynek od cholery mi dał, naprawdę wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
Oczywiście z całego serduszka chciałbym też podziękować mojej rodzinie, zwłaszcza mojemu tacie, który wspiera mnie przy YouTubie, bo jednak bądź co bądź wiem, że chociażby trochę się tam interesuje tym YouTubem, zawsze coś tam mnie podpyta i tak dalej, więc bardzo Ci dziękuję, tato, mam nadzieję, że to oglądasz. W komentarzach serduszka, jak się robi serduszko, serduszka dla taty, serduszka. No i przede wszystkim najbardziej, komu chciałbym podziękować w tym momencie tutaj, tak tu serduszka w takiej fajnej koszulce, gdzie jest tu głośnik z JBL-a, czy tam słuchawki. Tu bym bardzo chciał podziękować mojej dziewczynie Naci za to, że mnie wspierała w złych momentach, jak i tych dobrych i która dalej mnie po prostu motywuje do robienia tego YouTube'a, tak więc tak naprawdę, gdyby nie ona, to no nie wiem, czy ten YouTube mój w 2018 by się nie skończył, tak więc bardzo Ci serdecznie, Naciu, kochanie, dziękuję. I to tyle, jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. A może inną scenę zrobimy? I o, jaka fajna scena. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia i cześć!